Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o wyjątkowym cyklu zdjęć, jednym z najbardziej znanych w historii fotografii portretowej. Autorem tych zdjęć jest amerykański fotograf Irving Penn. Irving Penn tworzył w tym samym czasie, co inny fotograf, o którym już rozmawialiśmy tutaj w tym cyklu, czyli Richard Avedon, był jego takim wielkim rywalem. Był bardziej cichą postacią, tak jak Avedon był głośny, bardzo taki ekspresyjny, to Irving Penn był bardzo spokojny, zamknięty, skromny, niewiele o sobie mówił. W jego studio zawsze panowała cisza, nie grała muzyka, wszyscy chodzili na palcach. I młody Irving Penn, będąc jeszcze asystentem w czasopiśmie Vogue, dostał zlecenie na sfotografowanie dla czasopisma serii portretów znanych osób ze świata sztuki, kultury, mieszkających w Nowym Jorku. Od piosenkarzy, piosenkarek, malarzy, różnych innych artystów wizualnych. No ale Irving Penn musiał znaleźć jakiś klucz do tych zdjęć. Szukał jakiejś metody na to, żeby w konfrontacji z osobami, które bardzo dużo znaczyły w świecie sztuki, w świecie kultury, być mniej więcej na podobnym poziomie. I wpadł na pomysł, że zbuduje narożnik, w który będzie wstawiał te osoby. Dzięki temu nie będzie się z tymi osobami zmagać, te osoby nigdy mu nie zejdą z planu, będą wstawione w ten narożnik. Jedynym ich wyjściem w tej sytuacji będzie oddać się jemu jako fotografowi do przodu w kierunku aparatu. Jedną z inspiracji i jednym z mistrzów Irvinga Penna był włoski malarz surrealistyczny Giorgio de Chirico. I Giorgio de Chirico tworzył na swoich obrazach coś takiego, co nazywało się piazza, czyli wszystko się działo w jakiejś takiej sferze, na takim placu zamkniętym, gdzie były właśnie takie mocne linie zbiegu, gdzie były takie trochę surrealistyczne perspektywy i podobną perspektywę zbudował właśnie w swoim studiu. Do tego cyklu zostały zaproszone wielkie postacie, między innymi kompozytor Igor Strawiński, Yehudi Menuhin, tancerka i choreografka Marta Graham, księżna Windsoru, znany Wam być może artysta Marcel Duchamp, aktor Spencer Tracy. Te postacie były naprawdę z najwyższej półki i Irving Penn dokonał czegoś niesamowitego, unifikując te zdjęcia i stwarzając tak niesamowitą przestrzeń czy arenę do tego, żeby te wydarzenia fotograficzne się zadziały. Ta jego pomysłowość, kreatywność spowodowała, że stworzył jeden z najbardziej ciekawych i najbardziej inspirujących i wartościowych projektów portretowych w historii fotografii.